rozmawiamy, panie Wojtku, tak? No i jak ci się podoba nowa Corolla, Wojtku? No, że wiesz, w porównaniu z tym, co było, to zawsze będzie lepiej. Już nie był taki brutalny, nie był tak tragicznie wcale, no. Nie, no było bardzo źle. No dobra, no. Się, stylistycznie było bardzo źle. Znaczy, ja się w ogóle cieszę, i Auris, i Corolla to były dobre samochody, a i owszem, ale takie z MediaMarktu, nie? Takie... Niby żelazka. Lodówki bardziej. Takie lodówki. Pralki, pralki. Nie znam nikogo, kto kupił pralkę, dlatego że jest ładna. Proszę pana, ten samochód jest po pierwsze ładny, dobrze narysowany. Mnie się podoba, to jest kwestia gustu. Ale no tak, jest jakiś. Jest jakiś, na drodze prezentuje się bardzo ładnie. Hatchback i kombi w ogóle jest mistrzostwo jest. Świata. To wreszcie jest samochód, który komuś się może nie podobać. O! To, do którego ktoś podejdzie i nie tak jak z poprzednikami zrobi. O, taki. No, taki nijaki taki. Ale nie, on się może podobać, albo nie podobać się może. Tak, on jest jakiś, on już ma swój charakter. Wygląda znakomicie, świetnie się prezentuje. Mnie się podoba. Tak, widać. Panie Wojtku, a w środku bardzo przyjemne, mięciutkie materiały. No z lewej strony tam, z lewej właśnie strony. Nie wiem dlaczego ten jeden fragment. Słuchajcie, nie wiem, zabrakło taki kawałeczek, po lewej stronie jest po prostu tak pieruńsko twardy, bo wszędzie jest mięciutko, nawet na boczki drzwi są. Ale czepia się, dobra, no kawałeczek. Czepiam się, owszem, ale nie czepiam się do jednej rzeczy. Tu mamy akurat ciemne wykończenie w jednym kolorze i ono jest fajne. Ono jest ładne, przeszycia są okej. Natomiast można sobie kupić w bogatszych wersjach dwukolorowe. Nie polecam. Z jasnym dołem. I ten jasny dół wygląda jak wydmuszka od jajek. I wygląda źle. Ale generalnie auto w środku również prezentuje się dobrze. Tak, wygodne fotele, dobra pozycja za kierownicą. Ale to już we wszystkich Toyotach tak było. Wszystko nienawidzę tego słowa. Nie powiem, że to wszystko jest intuicyjne. Nie, wszystko jest na swoim miejscu. To jest duże auto. Ono jest prawie tak samo duże jak Avensis. Jest niewielka różnica, to jest, no jest kilkadziesiąt. Ale tak jak wczoraj widzieliśmy na prezentacji, te różnice w tych milimetrach, one są tak naprawdę bardzo niewielkie. Oczywiście w praktyce to... Ale uwaga, jak wsiadłem do tego samochodu, to on jest mniejszy od Avensisa. No jest mniejszy, no. Oczywiście, że jest mniejszy, tylko on ale jest nie nieco jest to mniejszy od aż tak bardzo odczuwalny. A my jesteśmy dużymi facetami w kilogramach. Jest luźniutko. Jeszcze między nami by się ktoś zmieścił. I mamy obydwaj trójkę dzieci, z tyłu też się zmieszczą. Oczywiście nie trzy foteliki, bo nie ma nawet trzech. Jest, ale to nie ma takiego samochodu. Nie ma takiego w tym segmencie, nie ma segmencie, żeby tam z tyłu trzy foteliki. Ale trójka dzieci w różnym wieku, gdzie ten najstarszy może jeździć z dodatkowym pasem, tak? Tak. Z szelkami tak zwanymi. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Mnie się podoba. No poza tym ja lubię Toyotę. Wczoraj, Wojtku, jeździłeś Touring Sportsem, czyli kombi, ja przez chwilę sedanem, dzisiaj jedziemy hatchbackiem. No, ten hatchback prowadzi się po prostu jak porządny hatchback, bardzo dobrze trzyma się drogi. Reaguje układ kierowniczy na najmniejszy twój ruch, jest tak, robi to dokładnie, co chcesz, żeby robił. Jak było wczoraj w kombi? Cała trójka się tak samo zachowuje, podejrzewam, to jest kwestia tej płyty podłogowej. Dokładnie, nowa płyta podłogowa. Bardzo fajny, tam chyba obniżono środek ciężkości w ogóle. Ten samochód robi bardzo, bardzo. Wczoraj jeździliśmy, dzisiaj to jedziemy po jakiejś takiej szerszej drodze. Wczoraj pojeździliśmy po serpentynach i on naprawdę robił dokładnie to, co chciałem. Były już takie momenty, kiedy ja wchodziłem z akrenem. Wydawało mi się, że on już odrobinkę będę musiał z nim powalczyć. Nie, jedzie jak po sznurku. Fenomenalnie się prowadzi, to fenomenalnie. Dobrze. Ja nie jeździłem. Znaczy, no, dla mnie dobrze, tylko ja znowu nie jeździłem wczoraj Touring Sportsem 2.0. No właśnie, no bo ja tutaj miałem przygotowany taki speech, że Piotrek powiedział, że 1.8 jest fajny tylko dlatego, że nie jeździł dwulitrową wersją. Jeździ to fenomenalnie, bo aż zaskakująco dobrze. To liczby bezwzględne nam tutaj sporo powiedzą, dlatego że dwulitrówka w kombiaku to jest chyba 8 sekund do setki? Nieco ponad 8, tak. A ten powyżej 10. Prawie 11. Mhm. Przy czym wydaje mi się, że przy tych wyższych prędkościach, czyli to, nie wiem, poza miastem przy wyprzedzeniu, co nam jest potrzebne, czyli 80, 120, 130, mhm, ta różnica będzie jeszcze większa.
na korzyść dwulitrówki. Aktywne systemy bezpieczeństwa, niech się operator nie mądrzy, mają wszystkie. Już najniższa wersja ma całość aktywnego systemu bezpieczeństwa. Oczywiście, że tak. Wszystkie elementy. Ale w ogóle już chyba Toyota wprowadziła to od Yarisa chyba się zaczyna, tak? Czy to już jest w każdym modelu? W Yarisie na pewno już wszędzie te systemy są. Aha, widzisz Wojtek, ale tak te dwulitrowe w hatchbacku bez sensu, bo bagażnika nie masz wtedy. Masz bagażnik. Nie, masz bagażnik. Właśnie. Najrzadziej jeżdżę w bagażniku. Żadny wtedy, bo ta bateria naprawdę jest tak sporych rozmiarów, że nam powoduje... Nie, upchnęli. Upchnęli ją tak. Ewidentnie, kto zrobili samochód, to ulepili go tam, zrobili, nie? I o, będzie hybryda. Ła, ja, a, bateria, gdzie bateria? Na dach. Na dach nie, to nie będzie samochód solarny. A ile dwulitrówka jest droższa, tak mniej więcej? Ile tutaj zapłacamy za? 9000. Żadne pieniądze, tak naprawdę. W racie miesięcznej to są żadne. Jeżeli weźmiemy sobie finansowanie Toyota Smarta, tak, kredyt, leasing, nie wiem, nawet najem, tak, to jest 100, 200 zł, więc może, no, może 200. Dwulitrówka jest dostępna tylko w średnim wyposażeniu. No właśnie, to auto ma tak naprawdę wszystko, co nam jest potrzebne do codziennego użytkowania, tak? Tak, ale w tej najniższej nie ma. Już najniższa ma wszystko. No wszystko to przesadziłeś, ale ma bardzo dużo, między innymi Toyota Safety Sense już drugiej generacji. Nie wiem czego, ale te tabelki by sobie przejrzał, to widzisz, te kropeczki gdzieś są, a w niektórych miejscach nie ma tych kropeczek, więc nie ma wszystkiego, no. Podsumowując, salony Toyoty i my polecamy dwulitrowego Touring Sportsa z dobrym wyposażeniem. Co jest bardzo praktycznym samochodem, bardzo ładnym, z ciekawie pociągniętą linią. I uwaga! Jeszcze trzeba jednokolorową deskę rozdzielczą. Tak, bo tak, tu jest ładniej. Tu jest ładnie. Tylko jeden problem. Jaki jest? Z kombi jest jeden problem. A nie ma kombi? Nie ma kombi. Ja sprawdzałem ofertę. Nie ma kombi. Ale za to jest Touring Sports. Touring Sports, tak? Touring Sports.